Tu był borowik. Tu, dokładnie tu. Widzicie? Dokładnie tutaj był prawusek. Grzesiu, dziękuję ci, że mi drogę wybrałeś. Bo bym nie wiedział, gdzie pójść. Zdrowy. Po skosie. Zdrowy. Do koszyczka. Do koszyczka. Tylko jeden. Pójdziemy tu zaraz, z drugiej strony. Grzesiowi oczywiście podziękowałem, bo tego kultura wymaga. Aby podziękować, jak ktoś komuś doradza. Tędy. Drodzy Państwo, zeróweczka, wasze zdrowie. Zdrowie widzów oglądających. I najlepszego wypiję puszkę z gniotem. Będzie lżejszy koszyk, który się napełnia borowikami. Dokładnie. Idziemy dalej. Jak to było? Ajajaj. No ładny. Ale weź, skrój go. No mówię ci, miałbyś wiadro już, Grzesia, jakbyś nie kroił. Zobacz, ile nóg. Nie miałbym wiadra. Ja kroję tak zawsze kroję. Ja wiem. No skrój jeszcze troszkę. No co ci centymetr czy dwa zbawi? No weź, Grzesia. Półtorej. No przecież ten to zdrowy już. Takie to ja pojadam. Pożeram. To jest zdrowy, zobaczcie. No to nie jest zdrowy. No jest zdrowy. Że trochę dziury, ale one to przeleciały przez to, nie? No przeszły, no. No zrobiły te. Poszły. Tak, one przeszły, tylko i tam dalej jest czysto. Przeszły, wyszły. Zgubiłeś ścieżkę. Którą? Tą? Dobra. Więc za nami ludzie idą. A Grzesiu zgubił ścieżkę. Ojej, ojej, ajajaj. Dobrze, pijemy piwko i chodzimy po lesie. Zbieramy świętokrzyskie prawuski. Zdrowie wasze. No. Gardło moje. Tak. Dobre jest, dobre, smakowe, zeróweczka, to wiesz. No. Tak, ja się prowadzę. Grzesiek, tam gościu idzie za Ukorzma, zobacz, ej. No. No zobacz, z tyłu trzy osoby idą, całe kosze, torba, reklamówka, zobaczcie. Cała reklamówka, cały kosz, wiecie, nie chcę nic mówić, ale ja widzę, że mają całe grzyby, nawet z ziemią. No to trochę im w domu odejdzie, ale może, ja nie wiem, tak lubią, ludzie suszą robaczywe, bo niektórzy mówią, że w suszeniu ten robak wyjdzie. Ale same te kanały, te dziury, przecież one srają tam wszystko, no, przepraszam za wyrażenie, ale tak przeryją sito, że to jest niemiłe. No, niemiłe to jest. No zbieraj. To jest niemiłe. Czasu im szkoda, to wrzucają pyk, pyk i tak hurtowo nawalą grzybów. Ja to teraz piję, odpoczywam. A ty sobie zbieraj. No i nieładnie wygląda wyczyszczone grzyby? Zawsze czyszczę. No, no ale to wiesz, powinieneś ciąć bardziej. Ej, no. To ja to suszę i co? No ja wiem, i robak wyjdzie, tak? Przy kieliszku to nie poczujesz. Nie poczujesz, nie. Nie. A, czekaj, zasadzę. Grzesiek, tylko wiesz, ostatnio po tobie chodziłem i te co sadzisz, to później kurki tylko rosną po nich. Dobrej kurki. Dobrej kurki. Dobra, idziemy, jest wesoło. Idziemy pomału. Ale widziałeś, ile mają? Całe grzyby mają. Nawet nie czyszczą, nie skrobią, z ziemią. Całe wiaderko mają. Całe wiaderko, siata, wiaderko. I całe z korzeniami. Tu jest. Nie, to nie jest. Nie tak zbierają, Grzesiek. Każdy inaczej, wiesz. Przyjadą, wiesz. I niektórym to nie przeszkadza. Każdy ma swój styl, każdy wiesz. No to przecież jego żołądek, jego brzuch, nie?
A te, co na skupie są robaczywe, co powiedzmy są po 5 zł, 10 zł za kilo, to przecież to suszą i później w zupkach chińskich, tak jak to się mówi, ta zupa grzybowa z borowików. To są wszystko suszone, mielone i nawet, drodzy Państwo, tego nie odczujecie. Wszystko suszą, mielą i do zupek chińskich, jak to się mówi, zupa grzybowa, to jest z takich grzybów. Po co na skup? Po to lepsze, zdrowe, wyższa cena na skupie, a to wszystko robaczywe, na wagę niższa cena i do suszenia. Ale to tak powiedziałem, doświadczeni grzybiarze o tym wiedzą i jak to powtórzę raz jeszcze, głupiemu nie wytłumaczysz, a mądry będzie wiedział i nie będzie pytał. Dokładnie. Raz, drodzy Państwo, jest tak, w lesie puszka po piwie czystym wyrzucamy, dokładnie, ale z sobą zabieramy, czyli w tej pozycji, najlepiej w tej pozycji, to jest chwila. I tak, w tej, tak ja to robię, zobaczcie, dokładnie, widzicie? Grzesiek, tyle tylko. I później z boku. I śmieci z sobą zabieramy, puszki. Z butelką by tego się nie dało zrobić, ale z puszką dokładnie. W tej pozycji, nie w powszech, i tak jest. Jeszcze jak kamień jakiś czy coś znajdziemy, jeszcze można ją bardziej spłaszczyć. Bardziej spłaszczyć i mamy mało miejsca. I zabieramy śmieci z sobą. Grzesiu znalazł, ojojoj, ja to co innego tłumaczę teraz, wiesz. Jak to jest, przez 3 dni grzyby. Mało odpoczynku. Ładny, ładny, Grzesiu. Pokaż. Weź pod spód, pokaż. Ale co ty chcesz od tego spodu? Patrz, jaki ładny łebek ma. Pokaż, Grzesiu, pokaż spód. No. No jeszcze ci przekroję. No, środek. Bardzo dobry. Bardzo dobry. Jest tu biały albinosik. Zobaczcie, biały albinosik. Oj. Oj. Biały albinosik. Piękny, jaśniutki i tylko jeden, widocznie tylko jeden, górecki, kupecki nie widzę, zdrowy, biały albinosik. Tu z boku nie ma nic. Grzesiek tam coś zbiera. Kłuca zbiera, widać. Jeden. Tylko. Widzę drugiego. Niżej był drugi. Zobaczcie. Był niżej drugi. I trzeci. Ale ten jest miękki. Nic z tego nie będzie. Ale ten jest śliczny. Borowik. Szlachetny. Szlachetny. Dobrze. Dobrze. Nie ma kolejnego. Nie widzę. Tu mam dwa ładne.
Jeden. Drugi. Oraz trzeci. Trzeciego widzę. Pyrtka. To w sumie trzech. Trzech borowików. I pójdą do koszyka. Dobrze, sprawdzę. Dobry, mały, dobry i duży. Dobry, czysty. Dobrze, idziemy dalej, bo czuję, że tu może być jeszcze jakiś. Te były w miarę. Jest, 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 jest. Dobrze wyczułem. Jest, jest. 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 A wy widzicie? Czy wy widzicie? Dobrze. Robaczywy. Tu robaki, tu u góry robaki. Do skrajania, dobra. Dobra. Grzesiek by go zabrał w całości praktycznie, a ja nie, nie. Robaczywy. A że jemu daję, to nie wiem, po co ja tak dokładnie obieram. Jak Grzesiek mówił, nie zepsuj mi grzyba. To nie wiem, po co tak dokładnie obieram. Jak i tak idą te grzyby dla Grzesia. Tu są jeszcze dwa. No ja też ładny miałem, Grzesiu. Ja też ładny miałem. Ale nie chodzi z tego, że jest ładny, o to chodzi, żeby był zdrowy. Dobry. Dobry. Tutaj jakie fajne miejsce jest. Zobaczcie. Jeden. Drugi. Trzeci. Czwarty. Cztery. Pyrtki. Tu jest do marynaty. Tu jest. Tu jest. Tu jest. Tu jest. Tu jest. Zobaczcie, ile w jednym miejscu. Ile jest w jednym miejscu. Tu jest taki samotny. Taki samotny. Więc do koszyka. I tylko widzę jednego. Takiego pytka. Ale jest. Najważniejsze, że jest. Drodzy Państwo, to chyba jest to miejsce, co ostatnio. Zobaczę to na filmie, nie jestem pewien. Co przechodziłem, nic nie trafiłem i tu gdzieś były borowiki. Więc ostatnio, jak tu były dwa piękne, to i może teraz będą. Tylko nie jestem pewien, czy to jest miejsce, ale mi się wydaje, że chyba tutaj gdzieś to było. Co liście, nic, nic i piękne dwa tu rosły gdzieś. Zobaczę. Zobaczę, tu gdzieś piękne borowiki były.
te podwójne. Zobaczcie, ze zdjęcia słabiutko. Przynajmniej ja nic nie widzę. Oj, oj, oj. Ajajaj. Drodzy Państwo, na żywo macie. Widzicie, na żywo to nie było planowane. I na żywo piękne dwa prawuski. Oczywiście zrobię im zdjęcie, bo są piękne. Piękne prawe grzybki. Zobaczcie sami. Są. Są tutaj piękne grzyby. Zobaczcie. To chyba to samo miejsce. Zobaczcie. Tak mi się coś wydaje, bo przez ten lasek szłem. Patrzcie, jaki piękny borowik. Jeden oraz o! Drugi. Dwa piękne prawuski. Śliczne trzy. Zobaczcie, jakie piękne. Zobaczcie. Więc oczywiście je smyknę, żeby nie nosić śmieci. Mały, zdrowy do koszyka. I duży łeb, zdrowy. Korzeń robaczywy, sito. Zobaczcie, że sito. Dokładnie, sito. Na ten. O. Sito, zobaczcie. Jak nie wierzycie. Sito, że widać całe niebo. Więc widzicie, tu mi czas schodzi z pokazywaniem, kręceniem wam. Dlatego mnie zbieram od Grzesia. Ale dla mnie liczy się jakość. Po prostu zmarnowałem dla Grzesia grzyba. Grzesiu powie, nie, zmarnuj mi grzyba. I z takich dwóch pięknych, zobaczcie, tylko dwie czapki. A reszta robaczywa. Ale to jest miejsce, to poznałem. My zobaczymy, czy nie ma nic jeszcze tutaj. Był trzeci. Trzeci był tutaj. O, był trzeci śliczny borowik. I ludzie tutaj, co mieli szli z pełnymi koszykami, reklamówkami, tak drali, tak, żeby czasu nie tracić, takie grzyby wożą. Ja też bym miał już pełen koszyk, jakbym dokładnie nie sprawdzał. Ale zobaczcie sami, przekonajcie się, zobaczcie. Sito, próchno, sito, jak nie wierzycie, zobaczcie. Wezmę cieniutko. Widzicie, jak prześwituje? Zobaczcie, sito. To robaczywy grzyb. Robaczywy. I to będzie w miarę. Ale to przekroi, zobaczy sobie ktoś, komu dam te grzyby. A tą osobą będzie Grzesiu, a Grzesiu da mamie czy cioci, nie wiem, komu obiecał. Dlatego dużo grzyba zostawiam robaczywego w lesie. Powtórzę się raz jeszcze. Jakość przede wszystkim, drodzy widzowie. U mnie liczy się jakość, nie ilość. Teraz jest taki okres, że nie rosną pojedynczo, tylko w kilka. Jest. Tu był. Zobaczcie, tu był prawusek. Tu był. I wiecie, co ja z nim zrobię. Krótka piłka. Wiemy, drodzy, drogi Pyzo. Sprawdzisz go. Sprawdzisz go. Nie inaczej.
Widzicie sami, że sito. Pod słońce. Sito. Więc nisko, nisko, nisko. I tu jest w miarę. Więc sam łebek. Ok. Tu też ktoś ściął. Cięty był, to nie było moje. No i dobra. I na tym wszystko w tym temacie. Idziemy dalej. Droga się zaczyna. I tutaj jak to liście. Tam jakaś pani zbiera. Czy coś. Ja byłem z tamtej strony. Ale tu jest piękny prawy. I jakaś pani, która tu chodzi z mężem. Więc go sprawdzę. I widzę drugiego. Smyk. Zdrowy. Czapka. I tu widzę drugiego. Więc też go sprawdzę. Szybko. Czapka. Same czapki przeważnie. Zdrowe. I co tu mamy jeszcze? I tu już nic nie widzę. Idziemy do Grzesia. Idziemy do Grzesia, ale z boku widzę kolejnego. Tutaj. Jeden. Widzicie coś? Czy coś widzicie? Jednego. Czy coś widzicie? Czy coś widzicie? Może z góry dostrzeżecie jakiegoś prawego, ślicznego grzyba. Dalej był kolejny. Czyli tutaj. Rosnący prawusek. I tu kolejny. Śliczny borowik. Ale był nie jeden. Nie jeden był, bo był tu drugi. Drugi. I trzeci. I trzeci. To były trzy. Na siece. Kolejny. Śliczny prawy grzybek. Kolejne dwa. Nawet trzy. Jeden. Drugi. Oczywiście spadła czapka. I trzeci. Tu mamy trzy borowiki. Tak, no mówię ci, chorobio, jakie ja piękne znalazłem, wiesz, takie grube te borowiki prawdziwe, wiesz. Szlachetne. Takie wielkie, ale tylko same te. Grzesiek, pa. No patrz, ej. Patrz, Grzesiek. To wszystko same łby te wielkie, zobacz. Wszystko, wiesz, pa. Ja tam takiego wielkiego znalazłem, ale był tam później. Pokaż, ile masz. Widzę, widzę tam. No. Widzę, pokaż te wiadro. Zobaczcie, no będziesz miał całe. No normalne. Ja tnę nisko, nie? Nawet do widzów mówię, że i tak Grzesio wydaje. I Grzesiu powie, że zniszczyłem mu grzyba. No. Bo zniszczyłeś. No piękne są. Ale pokazywałem, że sito jest, Grzesiek. Jest sito, bo ja nawet pod słońce brałem i... Jest sito. No jest sito. No widzisz, no zobacz. Weź się cieniutko. Cieniutko, no tak. Ale to takie to Grzesiek, ja zjadam. Sito. No ja wiem, że zjadasz. Z tego robisz te chipsy. Dokładnie. Chipsy, tak. No i mówiłem ci już, wszystko proteinki. Tak, już jedziemy o tym wspominać, bo... A to jest zdrowy. Ten jest zdrowy. Zjedzony był to, co miał być zjedzony. Tak, bo ślimak jak siedzi, to wiesz. Wyjedzony ładnie. Znowu przyjdź.
zebrać mi nie było. Jednego jakiego pięknego znalazłem, Grzesiek. No. Śliczny, wyjmuję go, słyszysz? A tutaj tak by trociny były wsypane. Ta. I wziąłem i się tak wysypywało fajnie. No. Ja też tu kroję, a za chwilę mi leci. A tam leci. Taka dziura wyrąbana w środku. No. I tak by sito, no. Fajnie tu jest, fajnie. Fajne miejsce tutaj. Dużo ścieżek, mchu. No. I tu jest też. O. Tu jest. Przyszłeś w moje miejsce. No ja wiem, koło siebie chodzimy, niestety. No Grześ. Tylko ty przyszłeś do mnie. No je, dobra, to masz. Dobra, masz. Widzisz tam w oddali? Widzę, ale trzymaj, będziesz miał jednego więcej. No drogi. I tak wszystkie moje. I tak wszystkie moje. Pamiętajcie, że Grzesiu jest śliczny, a ja jestem przystojny. Pa, tutaj ktoś chodzi, widzisz? No oni są ślepi. Ślepi. Słuchaj, no widzę to. Prywatny las, ja nie wiem w ogóle dlaczego oni zbierają moje grzyby. Twoje grzyby dlaczego zbierają? No ale dopasowała ci ta. Wiesz jak ty, jaki jesteś fajny w tej kurce? I nawet nie wiedziałeś, że są te. Widziałeś, że są te? Kieszenie zasuwane? Kurczę, nie wiedziałem, bo on tam wsadził. Ty, taka kieszeń, a ja sobie noszę. Zobaczcie, a jak Grzesiowi sfundowałem taką, podziękuj chociaż, kurteczkę, bo dzięki. Ja miałem, ale nie chodziłem i Grzesiowi dałem taką kurtkę wojskową i za tobą jest drugi mały. Tak, bo ja... Patrzcie, Grzesiu, pa, tu tylko mówię, nie? Zobaczcie. Nie widziałem. Odwróć się. Ja dałem mu kurtkę i na nie widziałem, że taka kieszeń. Patrzcie, no faktycznie, zasuwana. I no, zobaczcie, jaką Grzesiu ma fajny prezent ode mnie, czyli kurtkę wojskową. Nie podlizuj się, a wrzucę ci do koszyka, już masz. Ale to jakoś u mnie się liczy, Grzesiek. No ten był zdrowy akurat. Znów, drodzy Państwo, zmiana baterii, już ostatnią mam. Nie powiem ci, Grzesiu, nie to, że chcę się chwalić, tylko wiesz, tobie pasuje ta katana. Dla mnie trochę ciasna była. Prawda? No ręka... Nie, bo na mnie też jest ciasna, to na ciebie będzie na pewno ciaśniej. Tak, ale ciepła i kieszeni dużo. Zgrzałem się już, no. Kieszeni i nawet ta zasuwaną, no nie widziałem, że taką zasuwaną ma. Picie można nosić, no fajna. Kurteczka, no. Fajna kurteczka. Drodzy widzowie, dajcie komentarze, czy Grzesiowi pasuje ta kurteczka. Wolałbym nowszą. Jeszcze koszyk trzeba ci spasować. Dobrze, że flaga jest, to wiesz. Jeszcze trzeba ci koszyk spasować, bo z wiadrem się nie chodzi po lesie, raczej wiesz. To drodzy Państwo, trzeba Grzesiowi jakiś... Składkę trzeba zrobić. Składkę zrobić. Rzutkę robimy. Rzutkę zrobimy, nie, żartuję. Albo jak ktoś ma jakiś koszyk, to może podesłać, pisać i Grzesiowi też sfundujemy ładny koszyk. Tak, napiszemy tu od kogo. O, że od widzów, czy coś w tym stylu. Oczywiście, jak osoba ma taki koszyk do wydania, proszę pisać, podamy adres. Scyzoryk też przyjmę. I bezpośrednio do Grzesia damy adres, czy coś w tym stylu. I Grzesia weźmiemy w taki prawdziwy koszyk. No, czym większy, tym będzie miał bardziej wyzwanie. Tak. Czym większy koszyk, taki, co się kartofle zbiera. Bez tego nie wraca. Tak. I bez kosza Grzesiek nie wraca. Dobrze. Więc drodzy Państwo, pomyślcie coś, jak ktoś ma na wydanie jakiś koszyk dla Grzesia, to i chłopaka zrobimy takiego, że będzie prawdziwy grzybiarz. Ja prawdziwy to jest? No jesteś, tylko taki wiesz... No tylko... taka podróbka. No ja jestem podróbka, no ale wiesz, lepsza podróbka niż w ogóle, nie? Dobrze, rozgadałem się, nie chce mi się chodzić, nogi mnie bolą strasznie. Wiesz, ja mam problem z tymi ostrogami, jak dużo nachodzę się, buty jeszcze niewygodne, wiesz. To później mi wszystko to wchodzi i mi nogi sinieją. No wiesz, tak to jest. Na kanie pojedziemy innym razem. No chcesz jechać dzisiaj? Jak uzbieramy pełne wiadra, to może... No to podjedziemy i zobaczymy. To drodzy Państwo, jeszcze dzisiaj może będzie wypad z kań, więc oszczędzam baterię i już się na razie wyłączę. Mnie woła, ma pięknego borowika. Śliczny jest. Powiem ci, Grzesiu, że jest śliczny. Więc jest twój grzyb, więc go nie dorusza, weź go zerwij. Nie chce mi się, sił już nie mam. No to jeszcze chłopie 2 godziny łażenie. Weź tego, szybciej go zerwij, bo mało mam, 40 minut mi zostało na karcie. Bo to 3 dni mam jedno, piękny jest. No taki patrzcie, książkowy. Ale zobacz, połóż go tutaj i tak zbierali. Tak zbierali. Tak zbierali, bo nawet nie czyścili korzeń, widziałeś, całe siaty. No dobra, skrój tu. No skrój, no Grzesiek. Weź go cienko, pasek mi daj cienki. Tu pasek mi daj. Cienko.
cienko. Widzicie, próchno jest. Nie jest tragedia, ale próchno jest. Do suszenia się nadaje. Wiem, do suszenia się nadaje, słyszeliście. Dobra, to przez twoje grzyby bierz sobie jak chcesz. Połóż go ładnie. No ładny, śliczny borowik. Do suszenia się nadaje, ładny. Grzesiu ma kolejnego. Mniejszego, ale zdrowego, pięknego. No i dobrze. Zbieramy. Pokaż. Zobaczcie, śliczny. No, uśmiech i piękny. Borowik. Coraz więcej, no. A u mnie coraz mniej. Ty weź, że to uzupełni, bo inaczej ja to cię nie zabieram. No Grzesiek, jak chcesz, to ja mogę w całości ci grzyby dać. No. Ja to zbieram grzyby tak dla siebie, Grzesiu, i sprawdzam jak dla siebie. Więc jakość, przede wszystkim jakość, kolego. No bierz go. Nie widziałem go. No wiem, że go widziałem. Wiesz, nie widziałem go. A spójrz mi w oczy, widziałeś go? Nie. To chociaż raz się... Oj. To raz się chociaż... Oj. Z tej strony, Grzesiu, ja nakręcę cię. Chociaż, oj. Chociaż raz, chociaż dobrze, że prawdę Grzesiek mówi. No. Oj. Jak to jest? No ładnie, weź go, przekrój. Szybka piłka, bo mało mi zostało na karcie. Zdrowiutki. No i dobra. Prawie. Dobra, ładnie. Ale jest, to tak... Ładnie. Dobrze, dobra, idziemy, szukamy. I tu. Ładne. Tu nie byłem, ale ktoś tu był, bo jest ścięty. Okej. I przy drodze. Jeden tylko. Widocznie. Jeden. Ludzi coraz więcej. Niestety, zwietrzyli w tym lesie grzybki. I tu jest też. Też jest piękny borowik. Tu jest piękny też. Borowik. Nie. Tylko ten jeden. Tu są. Na drodze. Dwa piękne borowiki. Tuż na drodze. A tu było cięte. Tu było cięte. Ale pod spodem były dwa piękne, prawe grzyby. I też ktoś tu ciął, ale tu zostawił dwa małe pytki, które pójdą Grzesiowi do marynaty. I tego prytka do marynaty też przytulę. Tu piękny borowik, śliczny, prawy grzybek. Weszłem drogę, drodzy państwo, bo już tam za dużo ludzi. Trafiają się tam borowiki, jak widzieliście sami. Grzesiu tam chodzi, szuka tego. No, a ja chcę jakieś inne miejsca nagrywać, więc przeszłem drogę i poszłem do tego lasu, co z Grzesiem jednego roku cyglastoporek my nazbierali, tam ponad 200, przynajmniej ja sam miałem ponad 200, dobrze. I to jest to miejsce. Chcę pochodzić tu i zobaczyć, zaobserwować, czy tu coś rośnie. Z prawusku przynajmniej tu ludzi nie widzę, nie słyszę. No a czy grzyby będą, zobaczymy. Więc zmieniłem las. Bo tam już się odechciało chodzić w tą i z powrotem tymi ścieżkami i zbierać same łebki z borowików. Tu jest ponad 100, dobrze, ponad 100 borowików mam, ponad 100, ale same łebki. Więc zobaczymy w tym lesie tutaj, widzicie sami, czy tu coś fajnego trafię. Więc idę tutaj i zobaczymy, co tutaj się dzieje. Drodzy państwo, nie jest powiedziane, że cały kosz grzybów muszę mieć, no bo i tak je rozdam, to chcę sobie pospacerować i zobaczyć w innych miejscach tego lasu, co jest grane. Więc dlatego sami widzicie, że
już jest inny las. Za drogą jest inny las i tu trochę pochodzę. A czy coś będzie, oczywiście nagram i pokażę wam dokładnie. Przynajmniej jak tutaj śpiew ptaków. Tak mówiłem, że tutaj borowiki, ceglastopory zbierałem ponad 200, nawet 300 tego było. Poszukajcie filmu z tamtego sezonu. I jest, dokładnie, jest ceglaczek. Ceglaczek. I powiem tak, drodzy państwo, że borowik szlachetny, usiatkowany, jest słabszym grzybem od tego. To jest tak intensywny smak grzyba, smaczny grzyb, niezbierany przez wielu grzybiarzy, że najlepszy z borowików. W smaku intensywny smak jest ceglastopory, borowik zwany ceglusiem, wilczym grzybem, gniewuś, siniak, niektórzy mówią też na niego, ale to jest prawdziwy grzyb, ceglastopory, borowik. Te tym chodnikiem, jak to drogą zieloną, wysłaną, no jest coś tutaj, zauważyłem, przynajmniej tutaj. Zobaczymy, czy to jest kozak, bo może być kozak. Nie. To jest borowik, ale to jest borowik żółtopory. Dokładnie, żółtopory, więc ja ich nie zabieram. Nie, nie zabieram. Sinieje. Ale ja ich nie zabieram. Borowik żółtopory. Zobaczcie, jak tu ładnie. Jak tu jest ładnie. Bez grzybie, jak na razie, ale pięknie, pięknie. Pięknie tutaj jest. Dokładnie. Więc przejdziemy tędy. I zobaczymy, co i jak. Wśród tego zielonego chu i tego delikatnego rowu. Nic tu nie ma. W tym lesie jeden borowik ceglastopory, jeden borowik żółtopory, śpiew ptaków i totalne bezgrzybie. A bliżej drogi, w tym lesie, co nic praktycznie nie było, zobaczcie sami. Jednak są. Oj, 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 oj. Aj, 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 aj. Czyli jeden. Ach, och, ech. W pełni ukształtowany, zdrowy grzyb. A czy zdrowy będzie, przekonamy się. I tu drugi. Och, dwa. Piękne, prawe grzyby przy drodze. Więc oczywiście je ciachniemy. Ciachniemy je, nie inaczej. Dalej jest zdrowy, do suszenia będzie miał Grzesiu i tego tu niżej. Sito. 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 Okej. No jednak trafiłem w tym lesie, co praktycznie oprócz tych dwóch i borowika ceglastoporowego i żółtoporego nic nie było. Więc trochę drogą na drugą stronę i znów będzie dużo ludzi, sporo grzybów i takie monotonne to szukanie jednego koło drugiego. Jedni w tą, drudzy w tą. Taka pielgrzymka i tak mijają się ludzie, szukają. Takie hurtowe, typowe zbieranie na akord. Więc ja jeszcze pójdę tą stroną w spokoju, w ciszy. Może coś trafię.
to wam pokażę oczywiście. Drodzy Państwo, jest, ale nie myślcie sobie, że w tym miejscu, gdzie nic nie było. Wróciłem do miejsca, gdzie chodzi Grzesiu, dziesiątki ludzi, w tą i z powrotem, mijając się i zbierając borowiki. Więc dołączę do nich z ciekawości, zobaczę, ile Grzesiu tego naciachał. Wysypę i policzę, koło 90 będzie. Więc policzę je i zobaczymy, ile mam. Musicie mi, drodzy Państwo, uwierzyć, 98 mam. 98 borowików. Więc jeszcze może do 100 dozbieram. Tutaj łebki takie, ale to do wyrzucenia. 98 borowików. Ok. Dwa takie ładne, wiesz, te kozaki duże i tam nie ma. Nie, to nie liść. To nie, nie, to liść. Nadepnął. Tu zarazem 12. 12? No widzisz. To jest 13, 14. No. Widzę i tu jeszcze dwa są. Pa. Jeszcze? Nie, to obcięte twoje. No. Coraz zdrowsze widzę u ciebie te grzyby. Musi. No Grzesiek. Ale lipę robisz. Jaką lipę? No z grzybami. Ja mam 100. 98, przepraszam. Dobra, dopiero liczyłem. 98 same łby, zobacz. Okej. No, zmarnowałem ci grzyby, zepsułem. Grzesiu. Zepsułeś mi grzyby. Zepsułem ci grzyby. Dokładnie. Ale słabo tu jest. Tu te samochody stoją, co my byliśmy. No, bo tu jest droga. No wiem, wiem. A tam jest, co my pierwszy raz przyjeżdżali tutaj. No i zobacz, Grzesiek. Zobaczymy. Umiałby, a tu masz całe. 1, 2, 3, 4, 5. Widzę. Tak się rozpina. No i tak to wygląda, drodzy Państwo. U mnie 98, u Grzesia dużo jest tych łby i jakoś to wygląda. Jak teraz to wszystko podcina do połowy, to by mało Słuchaj, było. To podcinał i ususzę. Wiem, wiem, wiem. Ja rozumiem cię, nie? Twoje grzyby to wiesz. Ja się... To smagła mi grzyba. Tak, a nie. Ja rozumiem, Grzesiu. Ja to rozumiem. Ale byś zdeptał takie ładne pasażki. No tu tak. Tu jest. Jest 99. No 100, tak żeby było 99. Nisko. 99. No ten akurat był zdrowy, dobra. 99, jeszcze jeden i będzie 100. Co jest? Są dwa. 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 Trzy nawet, ale tamtego. To mam 101 borowików. Dokładnie. I nisko. Tak, żeby Grzesiu nie zepsuć. Zdrowy jest. Nie ma dziur i tu. Tu troszkę jest. Tu jest zdrowy. 101. 101 borowików. 102. Dlatego mówiłem, że już mi nie chce się zbierać naprawdę przez 3 dni na grzyby. Dwa razy z Grzesiem, raz do widza pojechałem. Prosił mnie, żeby sprawdzić las, więc sprawdziłem. I u niego szału nie było, ale coś tam trafiłem. Chłopak był zadowolony. Dokładnie. 102. Zdrowy. I tutaj mało co mi odejdzie, bo wiem, że nie mam fajansu tutaj. 102. Przy drodze. A tu jest 103. 103. 104. 105. I 106, a 7 jest i 7. Sto 7. Tutaj było 7. Zobaczcie, jeszcze moje cięte, ale obok jeszcze jest. 107 było. 108. 109. 110. 110.
110, 111, 112, 113, 1. Policzę dwa są, ale 100 jako jeden policzę. 111, 112, 113, 114. Jeden tylko by był. No śliczny. No ale śliściutki. No, no, no. No taki zobaczcie. No. Książkowy. No. I zdrowiutki. Czy samochód nasz? Jest. Przy samochodzie. Co prawda brzydki, bo taki... No dobra, ale jest, nie? Sztuka to sztuka, nie? No i zobacz, przy samochodzie. Schowany był. No. I masz sobie wiadro. Chciałeś sobie wiadro? Masz sobie wiadro. U mnie, widzicie, samo by. W większości łby, Grzesiek ma większe i ma całe wiadro. Chciał całe wiadro, ma całe wiadro. I moich 114. No i co robimy? No moich 115. Jedziemy? Nie licząc. Jedziemy już, czy jeszcze idziemy? Proszę, spójrzcie. Tu jest jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy. Tutaj o, ósmy, dziewiąty. Tak się szuka grzybków, jak nie ma zezika. I tak, drodzy Państwo, jeszcze pamiątkowe zdjęcie, puszka do zabrania, do śmieci. Zagrałem Ci film nawet. To dobrze, wyślesz mi. Ja mam pyrtków 114 mam, ale same łby. Zobaczcie. No. 2, 4, 6, tu 8 jest. 114 grzybków. Daj Grzesiu swoje, wysyp obok. Pomału. Bo i tak zabierasz. Zrobimy sobie fajne zdjęcie, będzie. Tutaj. No to weź, no. No, no. Grzesiu, już widzicie. Wszystko ma długie. Co długie, co długie? Nie, przyszło... długie nogi. U mnie jest chyba 2 czy 3. 2, 3, aż same łby. Widać na oko, że jest o jeden więcej od ciebie. No, ja mam 114, ty masz 115. No, nie licząc. Wygrałeś. Jak zwykle. Dobrze, i tak to mniej więcej, drodzy Państwo, wygląda. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. Grzesiu, coś o ciebie? Pozdrawiam tych, co mnie uwielbiają. No. Ja tak samo pozdrawiam wszystkich swoich widzów, swoich, Grzesia widzów, no i tych życzliwych, nieżyczliwych, wszystkich. I tych grzybiarzy, co więcej grzybów od nas znajdują. Tak, też pozdrawiamy. 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 Tak. I tak to leciało, więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście z nami na dobre i złe. Jedziemy do domu. Cześć. Do zobaczenia. No i jest pięknie, pięknie, po prostu bajecznie, drodzy widzowie. Bajecznie.